Mój dzień meczowy jest raczej takim dniem standardowym z życia. Priorytetem dla mnie jest przede wszystkim dobrze się wyspać i każdy budzik i światło, które może przeszkodzić, jest wyłączone. Po tym jak wstanę, muszę zjeść dobre śniadanie. Zazwyczaj jest to naleśniczek z nutellą i bananem, bo po tym zawsze dobrze się jedzie. Zwracam uwagę na to, co jem. W trakcie dnia meczowego muszę się dobrze naładować, tak jak i w przeddzień meczu. Później jest to zazwyczaj relaks i oczekiwania. Raczej nie, ale staram się praktycznie każdy dzień przedmeczowy spędzić w miarę podobnie, czyli zagrać partyjkę w golfa. Natomiast wiadomo, nie zawsze to się uda, ale nie zdarzyło się jeszcze tak, że przez to, że nie zagrałem, na następny dzień był gorszy mecz, więc nie będę tego traktował jako przesąd. Jest cała ekipa. Jeszcze zanim zmieniłem stan cywilny, która stale jeździła tutaj na arenę w Częstochowie, to się oczywiście nie zmieniło i dalej grono moich najbliższych jeździ mi kibicować, natomiast na wyjazdy już nie jeżdżą. Przygotowanie teamu, no w zależności jaki to jest dzień, bo zdarza się tak jak na przykład wczoraj, że przyjechaliśmy ze Szwecji, musieliśmy przygotować motocykle, znaczy oni musieli przygotować motocykle i przystosować się do tego meczu. Natomiast zazwyczaj jest zbiórka o którejś tam godzinie, razem się zbieramy, wyjeżdżamy, pakujemy i jedziemy na zawody. Znaczy wiadomo, że zawsze jakaś tam presja jest na wynik, czy na chociażby ze względu na sam fakt dniu meczowego. Natomiast być może, nie wiem, no ja tak tego nie odbieram. Nie mówię, że tej presji nie ma, natomiast dla mnie to jest bardziej takie pobudzenie przedmeczowe być może. Natomiast fajne słowa ostatnio były na... Ciężko mi jest przypomnieć gdzie, ale presję to mają ludzie, którzy mają chore dzieci, którzy muszą faktycznie iść zarobić, żeby na całą rodzinę wyżywić. I dla mnie to, ja wykonuję zawód, który jest dla mnie przyjemnością i pasją, więc tutaj nie ma mowy o jakiejkolwiek presji, tylko o czystej przyjemności. Natomiast mogę potwierdzić, że są po prostu jakieś takie motylki w brzuchu, delikatne nerwy, natomiast to jest część tej pracy, to jest dla mnie przyjemność.